Przepraszam za niekiedy te maszyny nie służą tak, jakby miały. A na początku wszystko było błękitne, wspaniałe, bardzo piękne, a cudowne. A Pan Bóg stworzył wszystko bez jakiegokolwiek malutkiej zmazy. Ale dzisiaj widzimy, że na początku rozmawiał z naszymi ojcami osobiście, a Pan Bóg ma, żeby także i dzisiaj chce rozmawiać z każdym z nas i ma to swoje słowo do wszystkich nas. I On otworza nam te wielkie obietnice i proroctwa. Twarz Jezusowa była zwrócona we stronę Jerozolimy. A to było bardzo piękne. Czytamy o Nim, że kilkanaście razy jest napisane, twarz Jezusowa była zwrócona do strony Jerozolimy. Gdzie jest nasza twarz zwrócona? A to jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebne, żebyśmy i my razem z Nim patrzyli w górę i idziemy w przód i w górę. A jak była ostateczna generalna konferencja, to motto: powstań, rozjaśnij się, bo Jezus przychodzi. I żyjemy w dniach ostatecznych, napisała siostra Wajtowa, w czasie, kiedy możemy wiele oczekiwać od Boga. Te słowa powinny doprowadzić nas do tronu łaski, aby prosić od Niego o wielkie rzeczy. Bo On chce przyjść, On chce ukończyć. Ziemia jest gotowa. Na Bangladeszu, kaj żyję już 22 lat, roki, i tam jest bardzo wielkie przeludnienie. 180 milionów mieszkańców na malutkim miejscu, jako można jedna czwarta część Polski. Jako Czesko, Słowiańsko, tak na tym terytorium, tam jest w Czechach na Słowiańsku 15 milionów i tam jest 180 milionów. Największa gęstota ludzkości na całym świecie. A tam jest tylko 4 misjonarzy, a teraz w tej porze tam nie ma ani jeden. A grupka tych miejscowych naszych kaznodziei, pastorów, którzy tam pracują. I bracia, siostry, modlicie się za tą terytorium, gdzie umiera dzisiaj 180 milionów ludzi głodem. Głód, jaki nigdy przed tym nie były. I Bóg ma dla nas specjalną, indywidualną pracę. Możemy mieć wpływ, bardzo silny wpływ na ten świat. Zbliżmy się do Boga i chwyćmy Jego obietnicę żywą wiarą, aby łaska Boża objawiła się w nas. A teraz jest czas przygotowania. Tato dziewczynka ze swoimi dwiema siostrzyczkami nie mają co jeść. Jej miano jest Momota, 12 lat. Jej mamusia, tatusia nie mają, zostawił ich samych. I mamusia pracowała w jednej bogatej rodzinie jako posługowaczka, ale ta rodzina gwoli korona ją wyrzuciła. No i ty to mama z tymi trzema dziećmi są na ulicy. Ganz bez jakichkolwiek środków, bez jakiegokolwiek jedzenia. A to nie ma tylko to jedna rodzina, ale takowych rodzin jest teraz tysiące, tysiące. Zakazana praca, zakazane wyjście na pole, zakazane wszystko, koronawirus, tam 3000 ludzi każdy dzień je nowych, którzy są infikowani i to jest skutecznie sytuacja na tej ziemi się stowo bardzo krytyczna i ludzie umierają od głodu. Jak ja to se usłyszał, także okamżicie tam posłał środki. Dziękuję wam, bracia, siostry, którzy się modlicie i podpieracie misyjne pole. A to jest takie moje doświadczenie.
Jestem bardzo wdzięczny, że i tu z nami jest siostra Danka, która była w Bangladeszu i od południa byśmy chcieli przedać takie piękne doświadczenia cudowne, które Pan Bóg czyni. I tu jest ta nasza studentka, która chodzi do tej jednej naszej slamskiej szkoły. Kochani bracia, siostra, my jesteśmy tu w bogatym kraju. Ta korona nas nie boli, ale są krainy jako India, a Bangladesz, a dalsze te ziemie, to jest ludzkość, a przeludniność bardzo wysoko. I teraz ludzie umierają głodem. O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wód i wy, którzy nie macie pieniędzy, jak powiedział prorok Izajasz. A potem wylejem ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze, starcom waszym się śnić będą, sny śnić będą, a młodzieńce wasze widzenia widzieć będą. Kiedyśmy się powrócili z Bangladesza na początku trzeciego miesiąca, to jeden dzień za drugim, jedna bariera za drugą. Tam jeszcze nie był ani jeden człowiek infikowany, kiedy siadał do samolotu, było to 5 albo 4 marca, ale jakże przyjechał do Pragi, tak już słyszał jedna bariera za drugą. I ja już miał bilet do Madagaskaru na wielką ewangelizację, a w ciągu parę dni słyszał, Madagaskar nie przyjmuje żadne samoloty. I zostałem w jednej cymrze. I ja się modlił. A ja miał być na Papua Nugini. Potem wielka ewangelizacja na Filipinach. A ponowo na Bangladesza. I teraz ja się czuł jak we więzieniu. Ja sobie powiedział, Panie Jezu, Twoje dzieło nie ma skrócone. Ty masz wszelką moc na niebie i na ziemi. I także chcę gorąco modlił, Panie Jezu, co czynić? I tu naraz przyszła ku mnie takowa myśl od Pana, no oblik se kabot, napełni kapsy literaturą, no wyjdź na spacer, na misyjny spacer. I także napełnił kapsy literaturą i się rzekł na misyjny spacer. No widzę, te ulice, chodniki, trotuary były prozne. Ale na to, że widział, jak jedna głowa se ukazała, podziwał się na jedną i na drugą stronę. Jak mnie zobaczył, wyszedł na trotuar. No i przychodzę do tego mojego wzdalonego sąsiada. Przepraszam, że moja rzecz nie takowo po naszemu, tylko international. A prawie pięknie witam, panie sąsiedzie. Jak się powodzi? No, wiecie, jak się powodzi. Jak wiemy, jako się powodzi. Ale ja mam dla was dobrą wieść. I wy wziążech i dałżech taką piękną literaturę. On to poglądał, a to dla mnie? No tak, to jest dla was. To jest taki dar z nieba. No i tak my mieli taką krótką rozmowę i podążą dalej i widzę drugiego pana, jak na trotuar przyszedł. I tak go pozdrawiam. I tak, i dawam drugą książeczkę. I kochani bracia i siostra, niżek to obeszeł, to moje kapsy były prozne. I ja przyszedł do domu i powiem, Panie, ja Ci dziękuję. Tyś jeszcze nie zawrzył wszystkich drzwi. Wod jeszcze są jakieś drzwi otworzone. I ja Ci za to bardzo dziękuję. I także zacznę każdy dzień chodzić na takie spacery misyjne. I kochania bracia, siostry, potem my mieli online modlitewne grupki. Każdy dzień było ich porę. Ja się dzielił o te doświadczenia. I drudzy bracia, siostry popróbowali chodzić na misyjne spacery. No i mam z tym bardzo piękne doświadczenia. Jest to łatwe, jest to jednoduchy, bo Pan Bóg ma dla nas. On chce powstać i rozjaśnić się, ażebyśmy i przez wszystkie te sytuacje, a te
podmienki, we których żyjemy, nie zapomnieli. Jesteśmy ambasadorami Jezusa Chrystusa. Jesteśmy tu dlatego, żeby zwiastować trójanielskie poselstwo. Niewiasta, gdy rodzi, smutek ma, bo przyszła godzina jej, lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta uciśnienia dla radości, iż się człowiek na świat narodził. I nasz Zbawiciel połączył te ostateczne wydarzenia z porodem. A kobiety, matki, wy wiecie, że jest takowy ściąg, który ma wielką boleść, a potem przychodzi taki czas ulewy. A potem ponowo przyjdzie, ponowo ten porodny kryzys i boleść jeszcze troszkę większa, a potem zaś krótsza jeszcze pauza i tak se te pauzy skracają, boleści zwyszają, aż to wyjdzie ten poród. A takowy koronawirus to jest taki przedporodny takowy atak. Jeszcze nigdy nie było, żeby jedna grypa zaplawiła cały świat. To jest globalistyczny, zdrowotny kryzys. Mamy globalną ekologiczną kryzys, a globalną także i ekonomiczną, a ekologiczną, a teraz jest i zdrowotna. Nie? A nie wiemy, jakie jeszcze globalne kryzysy przyjdą, ja? Ale teraz widzimy, że będzie taki troszkę odcinek czasu zwolnienia. Ludzie se to fałszywie wytłumaczą, ale to jest czas do pokuty, do nawracenia. Nie? I u nas tam w Czechach mamy możliwość stołeczkowej ewangelizacji i hned jak były jarmarki, farmarzy pozwolone, to my szli ze stołeczkiem i z literaturą na rynki. Nie? Pan Jezus powiedział u Łukasza w 14 rozdziale, wyjdź szybko na rynek i przyprowadź wszystkich, ślepych, chromych, bo żniwo obfite, ale robotników mało. I kiedy my przyszli z tymi stołeczkami, przed tym ludzie brali zdrowotną literaturę. Ale teraz pierwsze książki, które nam wzięli, to był Wielki Bój. A to była Droga do Chrystusa. I całkowicie jest teraz inny głód po innej literaturze. Nie wiem, jak jest to tutaj u was, ale u nas tutaj, hned za granicami, my teraz chodzimy ze stołeczkowym, my temu mówimy stołeczkowo ewangelizacja. I zwykły mały stolik, na to jest literatura i ludzie przychodzą i mamy z tym bardzo dobre doświadczenia. Jestem bardzo wdzięczny Panu, że teraz jeszcze, i gdyż jeszcze ta korona nie ma zupełnie wygrano, ale jest już ta możliwość. Bo idziemy do Nowej Jerozolimy. Świat nie może was nienawidzieć, ale mnie nienawidzi, bo ja świadczę o nim, że jego uczynki są złe. Wy idźcie na święto, ja jeszcze nie pójdę na to święto, bo mój czas jeszcze się nie wypełnił. Pan Bóg czyni wszystko w prawy czas. I przyszedł czas korony, przyszedł czas, kiedy rozdawamy wszystkim biednym ludziom, także i literaturę. A często starczy malutko. Jedna nasza siostra chodziła każde rano do pracy wokół takich żebroków. A sumienie, w sumieniu Pan Bóg pukał. Daj, daj, malutko. I tak ona kupiła jednego rana taki chlebik. A przyszła tam, był tam jeden młodzieniec, i przyszła ku nimu, podała mu ten chleba, a powiedziała, Jezus cię kocha. I tak chodziła każde rano. A dziecki powiedziała, Jezus, Pan Jezus cię kocha. A on z początku się dziwał do ziemi i potem już wyglądał ją, potem się już uśmiechał. No i każdego dnia trzy słowa, Pan Jezus cię kocha. A potem jednego dnia go tam brakowało. On tam nie był. Ona se pytała tych drugich ludzi, co tam siedzieli wokół, gdzie jest ten młodzieniec? Poszedł, stanął i poszedł. I potem przebiegło kilkanaście lat.
Jednego dnia idzie po trotuarze i wie, taki piękny mężczyzna, pięknie obleczony, się uśmiecha na nie, przychodzi przymo, dyrektno ku niej podowo rękę i prawi: pamiętacie na mnie? A ona prawi: pomóżcie mi, a przypomnijcie mi. On prawi: ja jestem młodzieńcem, co się budowała ten chleba, a potem z tymi słowami: Pan Jezus cię kocha, a ja jestem wam tak wdzięczny, żeście mi zachroniła życie. Ja był we szpatnej partii. Oni mnie chcieli, abych krot i zabijał. I ja chciał zebrać sobie żywot, bo to była zguba dla mnie. Ale wasze słowa, z początku ja temu nie wierzył. Ale po tym, jak się to powiedziała każdy dzień, jednego dnia, że chcę, można, mo prawdę. I to mnie przyciągło z powrotem ku mojemu Zbawicielowi. Ja się zdecydował, że wrócę, że uciekę z tej partii, że wrócę do domu, wrócę do szkoły. Ja studiował prawa i dzisiaj jestem adwokat i jestem wam bardzo wdzięczny za zachronę mojego żywota, żeście mnie przyprowadziła ku Panu Jezusowi. Kochani bracia, siostry, trzy słowa, a kąszek ziemły, kąszek chleba każdy dzień, taki jeden sandwich, to było wszystko. A zachroniony ludzki żywot. A Pan Jezus ciebie i mnie zaproszał do takowej służby. On powiedział: przyszedłem, aby ogień puścił na ziemię. I czegoś chcę, jeśli już gorę. Co to jest za ogień, o którym Pan Jezus powiedział: przyszedł rzucić ogień? Ogień Bożej miłości, Bożej obecności, Jego sławy. Gdzie czytamy, gdziekolwiek się Pan Bóg pojawił, jest to bardzo ciekawe, to było w ogniu. I Mojżeszowi, że gorą też. A także on teraz przychodzi i rzuca ogień Ducha Świętego. Kochani bracia i siostry, to jest teraz ważny czas. A był w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Ten człowiek był sprawiedliwy i bogabojny, oczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Kto to był? Adwentysta dnia siódmego, jest to tak? Oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Kochani bracia i siostry, możemy się nauczyć z doświadczenia cosi tego męża. I objawił mu Bóg przez Ducha Świętego, że nie ujrzy śmierci, dopóki nie zobaczy Chrystusa Pańskiego. A my żyjemy w ostatecznych dniach. Jezus Chrystus przyjdzie po drugi. A takie doświadczenie Symeona może być doświadczeniem każdego z nas. A przyszedł on prowadzący przez Ducha Świętego do świątyni. A gdy rodzice wnosili dziecko Jezusa, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, wtedy on, wziąwszy go na ręce, chwalił Boga i mówił: teraz pozwalasz odejść Twemu słudze, Panie, w pokoju według Twojego słowa, gdyż moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludzi, światłość na oświecenie pogan i chwałę Twego ludu Izraela. A Józef i jego matka dziwili się temu, co o nim mówiono. I błogosławił im Symeon i powiedział do Marii, jego matki: oto ten położony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, przeciwko któremu będą mówić. I Twoja duszę miecz przeniknie, aby myśli wielu serc zostały objawione. O Panu Jezusowi jest napisane: w swoim sercu zachowuję Twoje słowa, aby nie grzeszyć przeciwko Tobie. Kochani bracia i siostry, największy skarb, który mamy na tym świecie, jest Boże Słowo, Jego obietnice, że szybko przyjdzie. I odezwał się Pan do Mojżesza:
poświęć mi wszystko pierworodne, z ludzi jak i bydla do mnie należą. I w dniu, gdy zabiłem każdego pierworodnego w ziemi egipskiej, poświęciłem sobie każdego pierworodnego w Izraelu od człowieka do bydlęcia. Do mnie należeć będą, jam jest Pan. Nie wiem, kto z was jest tu pierworodny, ale to jest pańskie ustanowienie. Kiedy ustanowiono służbę świątynią, Pan wybrał plemię Lewiego, aby służyło mu w świątyni zamiast pierworodnych z całego Izraela. Jednak pierworodni wciąż byli uważani za własność Pana i mieli być wykupywani. I to pierworodztwo ma specjalne znaczenie w Bożym Królestwie. Prawo o poświęceniu pierworodnych miało szczególne znaczenie. Za pierwsze było pamiątką cudownego wybawienia Izraela przez Boga Egiptu. Za drugi kryła się za nim zapowiedź dalszego wyzwolenia, które miało być dokonane za pośrednictwem jedynego Syna Bożego. I także to jest specjalne prawo. Tak jak krew na futurach drzwi uratowała pierworodnych Izraela, tak krew z Chrystusa ma moc zbawić cały świat. I tego się możemy wielkie rzeczy ponauczyć. Także wielkie znaczenie miało wówczas przedstawienie Chrystusa. Ale kapłan nie widział przez zasłonę, nie czytał tajemnicy. Poświęcenie niemowlęt było powszechną sceną. Dzień po dniu kapłan otrzymywał pieniądze na wykupienie, gdy niemowlęta były poświęcane Panu. A dzień po dniu wykonywał rutynowo swoją pracę, nie zwracając uwagi na rodziców ani dzieci. A Józef i Maria byli biedni. W ich wzglądzie nie było nic, co by było przyciągnąć uwagę tego kapłana. Ponadto przynieśli ofiarę, jaką przynosili ludzie biedniejszego stanu. I kapłan przystąpił do ceremonii, wziął dziecko w ręce i podniósł je przed ołtarzem. Kiedy ponownie podał je swojej matce, zapisał w rejestrze imię Jezus. Nawet nie sądził, że dziecko, które trzymał na rękach, było majestatem niebios i królem chwały. Kochani bracia i siostry, dozwólcie mi, my się spotykamy z dziećmi. Spotykamy się każdy dzień z dorosłymi, z ludźmi, a to są synowie i córki naszego Ojca Niebieskiego. My częstokroć się nie uświadomimy, kiedy przyjdą dzieci do nas z pytaniem, że właśnie mamy wielki przywilej teraz wydać świadectwo o naszym Zbawicielu. A jak tutaj ten ksiądz nie rozpoznał swoje przywilegium, które mu Pan Bóg dał. Kapłan miał w rękach kogoś większego niż Mojżesz, a kiedy wpisał imię dziecka, zapisał imię tego, który jest założycielem całego systemu religii żydowskiej. Rzeczy duchowe są duchowo rozpoznawane. Syn Boży był ofiarowany w świątyni, aby dokonać dzieła, dla którego przyszedł. Kapłan patrzył na niego tak, jak na każde inne dziecko. Nie ujrzał ani nie wyczuł niczego niezwykłego. Kochani bracia i siostry, potrzebujemy specjalną pomoc naszego Pana. Potrzebujemy mieć oczy namazane maścią kolirium i nasze serce tym złotym ogniem doświadczonym.
napełnione Bożą miłością, łaską, a wiarą, żebyśmy i oczy mieli pomazane Duchem Świętym, żebyśmy rozpoznawali te wydarzenia i także, także przynależności, które nam Pan daje do naszej drogi. Kiedy Jezus wyszedł, zobaczył mnóstwo ludzi i ulitował się nad nimi, bo byli jako owce nie mające pasterza. Książkę Droga do Chrystusa, tam jest napisane, że Pan Jezus nie przeglądnął ani jednego człowieka. I by to, gdyż to był jakiś pasterz albo dzieciem, albo człowiek biedny, żebrający, albo ślepy Bartymeusz, albo ktokolwiek. On nie przeglądnął żadnego człowieka. I on nas specjalnie uczy takowej lekcji bardzo ważnej. Jednak ten czyn, o którym Bóg oddał, w którym Bóg oddawał swojego Syna światu, nie został niezauważony. Był jednak ktoś, kto rozpoznał Chrystusa. Był tam mężczyzna o imieniu Symeon. Kochani bracia i siostry, tak jak Pan Bóg posyła Symeona w prawy czas, na prawe miejsce, On posyła i ciebie, kochany bracie, siostro, przyjacielu, na prawe miejsce, ku prawej osobie, aby nam otworzył umysły, serce, abyśmy rozpoznawali tyto rzeczywistości. Jestem bardzo wdzięczny, że jakśmy byli przeszłego tygodnia w jednej w łaźniach i tamśmy każdy dzień przychodzili do stosunku z nowymi ludźmi. Mieliśmy tą wystawę zdrowia, Health Expo na trotuarze i przychodzili nowi, a nowi ludzie. I my ich zapraszali na wykład, który każdy dzień się tam odbywał w jednym miejscu. I byliśmy bardzo, bardzo radośni, kiedy ci ludzie z ulicy przychodzili na wykłady i każdy wieczór pomału ich było więcej i więcej, nie było miejsca, kaj ich dać siedzieć. No i mieliśmy przywileje tłumaczyć i tymto ludziom tą radosną sprawę o Jezusie Chrystusie. I tam też, do tej świątyni w prawy czas przyszedł Symeon, adwentysta tego czasu. A on, sprawiedliwy i bogabojny, oczekiwał pociechy Izraela i Duch Święty był nad nim. I Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski i rozpoznawał wielkie przywileje, które mu Ojciec przygotował. I kochani bracia, siostry, modlicie się za mnie, bo chcę ponowo pojechać do Bangladesza, jedyne co się tam drzwi otworzą, ażeby porozpoznawał. Nie tylko tutaj. Tego tydnia myśmy ze siostrą Danką odwiedzili starostkę miasta czeskiego Cieszyna. I przyszliśmy z nienacka ze książką Życie Jezusa. I ona nas przyjmowała. Miała chwilę czasu w tym wielkim jejim nabitym programie. I mieliśmy bardzo piękną rozmowę. Możemy od południa więcej o tym zdarzeniu mówić. I potem na drugi dzień czy trzeci dzień myśli do innego dyrektora. Tam jest wielkodrukarnia w czeskim Cieszynie, hned jak przyjdziecie na drugą stronę. No i to my zapukali na drzwi dyrektora. Byliśmy bardzo przekwapieni, jak się to powie. Zadziwieni, jak nas pięknie przyjął. Jak pięknie z nami porozmawiał. I daliśmy mu Życie Chrystusa, książkę i dalszą książkę dla jego sekretarki. I kochani bracia, siostry, drzwi są otworzone. Drzwi nie są przez korona infekcje, są otworzone jeszcze bardziej. Pan Jezus ma dla każdego z nas specjalne drogi, wycieczki misyjne. Ja? To jest teraz ten wspaniały czas. Jak to robił nasz Zbawiciel, nauczając w ich synagogach, głosząc Ewangelię Królestwa. On też nie miał żadne pozwolenie. On miał pozwolenie swojego Ojca. On przyszedł, aby kazać, aby uczyć, uzdrawiać. I ciebie, i mnie Pan Bóg pozywa do tajnej służby.
On połączył kazanie, nauczanie i uzdrawienie do jednego punktu, do jednego daru. Symeon widzi to samo, co kapłan. Widzi ubogich rodziców. I ty, i ja, i ludzie chodzą po ulicach, widzimy to same. A przez to, to nie ma to same. Kochani bracia i siostry, prowadzeni Duchem Świętym, mamy oczy pomazane, że widzimy Jezusowymi oczami. Niech Pan Bóg błogosławi służbę, którą czynimy, ale On rozumie znak Ducha Świętego i jest pod wielkim wrażeniem, że dziecko ofiarowane Panu jest pocieszycielem Izraela, tym, którego tak bardzo pragnął ujrzeć. Jakie jest Twoje, moje, nasze pragnienie? Po czym pragnymy, kochani bracia i siostry? Co jest nasze największe dążenie, jak rano się obudzisz, oczy otworzysz, po czym pragniesz? Jak ten dzień, który jest przed nami i Pan Jezus pragnął po Twoim pragnieniu, Twoim i naszym pragnieniu. Pan Jezus ma głód i pragnienie, aby widział pragnące dusze na tymto świecie po Nim. To był Jego pokarm, jak przyszli uczniowie z jedzeniem u tej Samarytanki, u tej studnie, a On powiedział, ja mam pokarm, który mnie napełnia. A było widzieć, jak ludzie z tego miasteczka wychodzą naprzeciwko Nim. A to jest Jego pokarm. Pan Jezus pragnie po głodnych duszach, które pragną po Nim. I tu zdumiewanemu kapłanowi Symeon wydał się jakby ktoś, kto doznał olśnienia. Kiedy kapłan zwrócił dziecko Marii, Symeon wziął jej w ręce i ofiarował Bogu. Jednocześnie radość, której nigdy wcześniej nie odczuwał, wkroczyła do jego duszy. Kochani bracia i siostry, Pan Bóg ma dla ciebie wielkie radości, przygotowane dla każdego z nas, kiedy czynimy służbę, dla której On nas powołał. I każdy z nas jest Eliaszem, jest Bożym sługą, jest adwentystą Dnia Siódmego, który jest powołany na przygotowanie ludzkości na drugie szybkie przyjście naszego Zbawiciela. Kiedy uniósł dziecko do nieba, powiedział: teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Światłość, którą oświeci pogan i chwałę ludu Twojego izraelskiego. Kochani bracia i siostry, wydarzenia największej wartości są przed naszymi oczami. To, co się teraz odegrywa na świecie, każdy dzień, każdą godzinę, sekundę jest ważne jak nigdy w historii tego świata. Duch proroctwa spocznął na tym mężu Bożym, a gdy Józef i Maria stali, zastanawiając się nad jego słowami, pobłogosławił ich i rzekł do Marii: oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą i aby były ujawione myśli wielu serc, także Twoją własną duszę przeniknie miecz. A w świątyni była także prorokinia Anna, która potwierdziła świadectwo Symeona o Chrystusie. Kiedy Symeon wypowiedział swoje proroctwo, jej twarz zajaśniała od chwały Bożej i Anna wylała serdeczne podziękowania Bogu, że pozwolono jej ujrzeć Chrystusa Pana. I już się rozpowszechniło i to słowo o nowonarodzonym Mesjaszowi. I ci pokorni czciciele na próżno nie studiowali proroctw. Kochani bracia i siostry, ludu adwentowemu, tobie i nam jest znać proroctwa jak żadnym innym chrześcijanom.
Jest to bardzo wielki skarb, bardzo wielkie poznanie, za któryśmy odpowiedzialni całemu światu. Ale ci, którzy zajmowali pozycję przywódców i kapłanów Izraelu, chociaż mieli przed sobą cenne słowa proroctwa, nie szli drogą Pana, tak jest też dzisiaj. I jest wielu ludzi, którzy mają teoretyczne poznanie, ale kochani bracia, siostry, modlimy się ponowo, oddajmy swoje serce naszemu Zbawicielowi, który chce czynić wielkie cuda, wydarzenia, na których skupia się uwaga całego nieba, nie są dostrzegane. Ich samo występowanie jest niezauważone przez przywódców religijnych i czcicieli w Domu Bożym. Miałem takie smutne doświadczenie, które na dobre wyszło, bo kiedy było możliwe iść ze stołeczkami na rynki i także się modlił, Panie Jezu, Praga, i pracuję 2 dni w tygodniu w Pradze na klinice, a potem poniedziałek, wtorek, a środa, czwartek mam wolny, piątek. I także chcę modlił, Panie, jest tu ktoś z Twojego ludu, który idzie ze stołeczkiem do Pragi, gdzie jest 1 200 000 czy 300 000 ludzi, żeby się mógł dołączyć ku nimu, a tak to i spotykać mieszkańców Pragi. I tak w tej grupie, w której my się modlili, pytam się, znacie jakiego naszego brata, siostry, który chodzi ze stołeczkiem na rynki, na rynek, w jakim miejscu? Żaden nie znał. Odkazali mnie na brata, który jest przewodniczącym w czeskim diecezji, który ma na starości ewangelizację. I tak wołam do niego, bracie, znasz kogo? Kto idzie ze stołeczkiem na rynek, bo mam możliwość środa, czwartek się dołączyć do niego. I on prawi, wiesz, nie wiem o żadnym, ale jeden brat, pastor, oni to czynili we swoim zborze, zawołaj mu. I tak wołam do tego pastora, osobiście go znam bardzo dobrze, my rośli z razem z sobą. I mówię, bracie, jest w twoim zborze ktoś, kto idzie na rynek ze stołeczkiem, z literaturą. On powie, wiesz, nie mamy teraz, bo nie mamy pozwolenia. Ale spytaj się starszego zboru. I tak wołam do starszego zboru i mówię z nim całą jedną godzinę. A on mi powiedział, wiesz, jest mi to przykro, ale nie mamy ani jednego członka, który by szedł ze stołeczkiem, nie mamy pozwolenia, ale spytaj się siostry jednej, ona się nazywa Zdeniczka, ją znam, ona to czyniła. I tak wołam do tej siostry, a pytam się jej, siostro, chodzisz z literaturą na rynek, na rynki? Ona powiedziała, ja przepraszam, wiesz, ja już teraz nie robię jako ewangelistka, ja już teraz jestem pielęgniarką. I tak, ja był bardzo z tego taki smutny. Może mówił od diecezji aż po siostrę pociąga, ale na drugi dzień rano słyszę telefon, woła jeden brat i prawi, byłbyś ochotny iść z literaturą, ze stołeczkiem na jeden rynek? No prawie, no potem pragnę, to jest moje pragnienie. No bo dostaliśmy pozwolenie, brat paser, on ma rynek i on by bardzo chciał, żeby tam ktoś był ze stołeczkiem, z literaturą. Ja był koniecznie rodny. Kochani bracia, siostry, w Pradze jest 8 zborów. Ja był bardzo z tego, wiecie, teraz się ponowo drzwi otewrzyły w Czechosłowacji i my byli mogli iść ze stołeczkiem na rynki. I nie znalazłem ani jeden członek Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Potem tam przyszli, jedna siostra przyjechała 100 kilometrów z daleka, drugo 80 kilometrów z daleka i one tam były potem ze mną aż do dzisiaj. Teraz we środę zaś pójdę na ten sam rynek. I jest mi to bardzo tak
nieprzyjemne, że moi bracia, siostry, a Symeoni nie są przygotowani, kiedy się otworzyły drzwi do wielkiej możliwości, że nie korzystamy z tych wielkich, cudownych rzeczy jako ten. Ludzie przyznają, że Chrystus istniał w historii, ale odwracają się od żywego Chrystusa. Kochani bracia i siostry, potrzebujemy nowe doświadczenie z naszym Panem. Chrystus we swoim słowie wzywa do ofiarowania się. Chrystus w ubogich i cierpiących, którzy proszą o pomoc. Całe Bangladesz, India prosi o pomoc, a nie tylko tyto ziemie, chude ziemie. Chrystus we słusznej sprawie, która wymaga pracy i pokuty, nie jest dziś przyjmowany bardziej niż 2000 lat temu. Chrzest w Pagar, tam myśmy mieli, to szkoła jedna w slumsach na okraju miasta Dhaki. Wiecie, Dhaka to jest olbrzymie miasto, które ma 22 milionów obywateli. Jest tam tylko możne 3 albo 4 nasze zbory, a to tylko jeden, który jest na Unii, ten jest duży, około można 200 członków, ale ty ostatni mają 20 członków, a jeszcze mniej. Malutkie grupki, które tam są, któreśmy także i teraz w lutym odwiedzili niektóre z nich. Podobnie mówię wam, będzie radość przed aniołami Boga z jednego pokutującego grzesznika. I kochani bracia i siostry, pójmy ponowo ku naszemu Zbawicielowi. My tam mamy za takich bardzo ścisłych warunków tylko barel, w którym się odbywają nasze krzty, jak możecie widzieć i na tym zdjęciu. Dlatego, że tam nie ma takiej możliwości. Wiecie, taką piękną kaplicę, jak macie tutaj, bądźcie za to wdzięczni. Nie ma ani jedna w całym Bangladeszu. A jest to wielki skarb. Kiedyśmy wyświęcali teraz niedawno jedną kaplicę, ukażę wam od południa te zdjęcia, tak ją miał łzy w oczach, a powiedział, że wszystkim tym mieszkańcom wy macie wielki przywilej. Dom Boży jest w pośród was. Chodźcie tu nie tylko rano, nie tylko w południe, nie tylko wieczorem, ale jak macie czas. Przyjdźcie, bo tu jest obecność naszego Zbawiciela. Kochani bracia i siostry, wy macie tu taką piękną kaplicę. Korzystajcie z tego miejsca każdy dzień. Każdy dzień potrzebujemy modlitwy. Każdy dzień potrzebujemy nową siłę i ogień Ducha Świętego, świeży chrzest Duchem Świętym, żeby wyjść, a żeby rozpoznawać w twarzach naszych współmieszkańców naszego Zbawiciela. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, i oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Co potrzebujemy dzisiejszego dnia? Maria nie rozumiała misji Chrystusa. Symeon prorokował o Chrystusie jako świetle objawienia dla pogan, a także o chwale dla Izraela. Aniołowie głosili radość dla wszystkich ludzi. I tu dzisiaj mamy tam piękne miejsce w Kornopara. Ja kiedyś tam był pierwszy raz, moje serce tłukło. Przychodzili ludzie, wszelijak wyglądali. I to było piątek wieczór, kiedyśmy tam rozpoczęli pierwsze zwiastowanie o drugim przyjściu naszego Zbawiciela. Dzisiaj tam mamy piękną szkołę i nasz zbor. Było już tam pokrzczone około 50 naszych bracia i siostr. Jestem bardzo wdzięczny za to miejsce.
Bóg chce, abyśmy ujrzeli w Zbawicielowi nie tylko Wybawiciela Izraela, ale także Odkupiciela całego świata. Kiedy Żech był w tejto buddhistycznej szkole, ci dzieci słuchali każdemu słowu z takowym attention, takowym pozornością, jak Żech nigdzie jeszcze we szkole nie widział. I potem cała ta szkoła nas doprowadzali aż do miejsca, gdzieśmy się łączyli. Mi było tak żal, że nie mam ani jednego współpracownika, który bych mógł w tym mieście zostawić, a żeby i do tej szkoły przychodzić, a te dzieci uczyć. Bardzo głodne i pragnące dzieci po słowu żywota. O Jezusowi, moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś przed wszystkimi narodami. Światło, które będzie objawieniem dla pogan. Kochani bracia i siostry, co dzisiaj najwięcej potrzebujemy, kiedy jesteśmy Bożym światłem dla pogan? Żyjemy w pogańskim świecie i gdyż oni się mówią, że są chrześcijanami, ale oni żyją pogańskim, oni się uczciwają świętych, oni se modlą do martwych, oni uczciwają soszki, oni uczciwają dzień słońca. I to są poganie. Tak już to było dawno w Babylonie. I nasza największa potrzeba przebudzenia, reformacja i wylanie późnego deszczu Ducha Świętego. Rozdzierające swoje serca i nie swoje szaty. Nawróćcie się do Pana, waszego Boga, bo On jest łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu i hojny w miłosierdzie i żałuje nieszczęścia. I stanie się po tym, że wyleję swojego ducha na wszelkie ciało i będą prorokować wasi synowie i wasze córki. Wasi starcy będą mieć sny i wasi młodzieńcy widzenia. Kochani bracia i siostry, co dzisiaj bardzo, bardzo moc potrzebujemy. W Chrystusie nowym jest stworzeniem. To, co stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. On daje nowe serce, nowego ducha, nowe umysły. My myśl Chrystusową mamy. Kochani bracia, siostry, kolem nas żyją pragnące dusze. Chrystusowa szata sprawiedliwości nas zaogrania. Powstań, zajaśnij, ponieważ przyszła Twoja światłość i chwała Pana wzeszła nad Tobą. On nas trzyma jedną ręką, drugą swojego Ojca i nas ratuje. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowa Boże. Kochani bracia i siostry, modlimy się, jak możemy służyć Panu za tych warunków, w których teraz żyjemy. Bo drzwi są do korzeń otworzone i dla zwiastowania Ewangelia i tutaj. Jesteśmy ambasadorami Chrystusowymi. On szykuje aniołów na zwycięstwo i wzmacnia Ciebie i mnie, żebyśmy z Nim współpracowali. Oto przyjdę wkrótce i zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynków. Jestem bardzo wdzięczny, że 3 tygodnie teraz byli w jednym miejscu. Byliśmy tam jednak z pacjentami, któryśmy uczyli, jak zdrowo żyć. I potem 2 tygodnieśmy mieli intensywny kurs, jak pracować z ludźmi, jak nie tylko dawać biblijne lekcje, ale także masaże, wodolecznictwo i także te zioła, jak używać, te naturalne lekarstwa, które nas ten najlepszy lekarz uczy. I jest jutro, będziemy mieć dalsze możliwość się zapoić do Health Expo w jednym małym, średnio wielkim miasteczku. Kto z Was chce przypołączyć, możemy tam razem jechać. Nasza służba tutaj wkrótce się zakończy, a każda osoba otrzymuje nagrodę zgodnie z wykonaną pracą. Tak jak czynił nas Zbawiciel. Pokazano mi nagrodę świętych, nieśmiertelne dziedzictwo i widziałam tych, którzy zwyciężyli we wszystkim.
Szczerze mówiąc, nie uważali, że to zbyt trudne, ale czuli, że niebo jest wystarczająco łatwe do osiągnięcia. To trudne teraz się nie do zrównać z tą wielką radością, która nas czeka, która będzie na wieki. Kochani bracia i siostry, modlimy się jeden za drugiego. Modlicie się za tą misję i za mnie, moją rodzinę, współpracowników, żeby mi Pan Bóg dał i współpracowników, kiedy chcemy wyjechać, najskorzej w 11 miesiącu, bo tam będzie wielka uroczystość, 100 lat w jednym miejscu, kaj przyszło adwentowe poselstwo w KMMS w jednej naszej szkole. I chcemy tam otworzyć nie tylko nową budowę administracyjną i dla nauki, ale i nowe ordynację, a klinikę, aby tamśmy mogli także i pomagać tym ludziom. Każdego dnia rejestrowane są niespełnione obowiązki, zaniedbania, samolubstwo i oszustwo. Nie ile złych czynów zgromadziło się na ostateczny sąd, kiedy Chrystus przyjdzie, jakie będzie objawienie i zdumienie. I teraz jest najważniejszy czas. Każdy dobry uczynek i zły uczynek i jego wpływ na innych zostaje odkryty przez tego, który bada ludzkie serca, który ujawnia każdą tajemnicę. Nagroda będzie zgodna z motywem, który doprowadził do czynu. O kochani bracia, jest tu lud Boży, ma wiarę Jezusową, zachowując przykazania Boże i ma dar proroctwa. Powrót Chrystusa zbliża się szybko. Czas, który nam pozostał, jest krótki, a mężczyźni i kobiety giną. I w Bangladeszu, kiedy siostra White dostała pierwsze widzenie i szukała lud Boży, patrzyła na ziemię i nie potrafiła to znaleźć. A anioł, który ją doprowadzał, powiedział, zdźwignij swoje oczy wyżej, wyżej, wyżej. I potem widziała wąską drogę, która idzie aż do bran Nowej Jerozolimy. I tam widziała lud Boży, jak idzie. A potem Jezusa, który w branie dawał słowa uciechy jeszcze wkrótce, a przyjdę i zabieram was, abyście byli tam, gdzie ja jestem. Potrzebujemy działającej mocy Boga w nas, aby zrozumieć potrzeby ginącego świata i ludzi wokół nas. Najwyższa treść mojego przysłania jest następująca. Bądźcie gotowi na spotkanie z Panem. Oczyście lampy i pozwólcie, aby światło prawdy świeciło między opłotkami i na rozdrożach. Jak Pan Jezus powiedział, wyjdź szybko na targi. Świat musi zostać ostrzeżony przed zbliżeniem się końca wszystkich rzeczy. A potrzebujemy w nas obecności Bożego Ducha Świętego, aby nasze serca zmiękły i aby nie wprowadzać gorzkiego ducha do naszej służby. O kochani bracia i siostry, modlimy się, aby Duch Święty przejął pewną kontrolę nad naszymi sercami, żeby Jezus wybaczył wszystkie nasze grzechy, darował nowe serce, nowego ducha, nowe natchnienie. Zachowujmy się jak dzieci Boże, które zwracają się do Niego o radę, gotowi realizować Jego plany, gdziekolwiek jesteśmy. Bo teraz są bardzo ważne dni. Bóg będzie uwielbiony przez swój lud. I ludzie, którzy na nas patrzą, mówią amen, amen. To jest ta droga, chodźcie po niej, jak nasz Zbawiciel prawi. Musimy błagać o moc, oczekiwać mocy i otrzymać moc Ducha Świętego, aby wzrastać do pełnej postaci mężczyzny i kobiety w Chrystusie Jezusie. A ja oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Módlcie się o radość Ducha Świętego, by być wypełnionym pragnieniem
ratowania ich od śmierci. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, a aż po krańce ziemi. Jak widzicie te dzieci, jak nas kochają, jak dawają i pozdrowienie do ludzi w naszym kraju. I oto Symeon powiedział, ten jest przeznaczony na upadek i powstanie wielu w Izraelu. Muszą upaść ci, którzy chcą powstać. Musimy upaść na skałę i złamać się, zanim będziemy mogli zostać podniesieni w Chrystusie. Aby świat, aby dzieci, aby ludzie słyszeli to najważniejsze poselstwo trojanielskie. Musimy się pozbyć własnego ja. Musimy ukorzyć naszą dumę, jeśli chcemy poznać chwałę Królestwa Duchowego. Żydzi nie chcieli zaakceptować drog, którymi można dotrzeć poprzez pokorę. I kochani bracia i siostry, co dzisiaj najwięcej potrzebujemy? A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. Tak jak Eliasz, kiedy się modlił i ogień Ducha Świętego zestąpił i przyjął całą ofiarę. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i osiadły na każdym z nich. Kochani bracia i siostry, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami tak, jak im Duch Święty poddawał. Tak jak to było na Karmelu, jak to było w Jerozolimie, jest to Duch Święty, który zaczyna płonąć w ludzkich sercach dla wiecznej prawdy. I tak jest to i dzisiaj. Byłem na mnogich krztach. Ten to tydzień, że się dowiedział, że w Bangladeszu skoro każdą sobotę są rzeczywiste krzty i są miejsca, które czekają, kiedy tam przyjdziemy, bo ci ludzie nas znają i z tych misyjnych dróg, któreśmy tam czynili. Anna podeszła do nich, wielbiła Boga i przemawiała do wszystkich dzieci, które oczekiwały odkupienia Jerozolimy. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jestem i wy byli. Jemu Duch Święty przedpowiedział, że nie ujrzy śmierci, dopóki nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Kochani bracia i siostry, to są słowa, które dotarczą do każdego z nas. I my możemy nie ujrzeć śmierci, a ujrzeć przychodzącego Mesjasza, naszego Zbawiciela. Kiedyśmy się modlili za tą dziewczynkę. Ona przyszła do naszej szkoły w Pagar ze swoimi ojcami, a prosiła nasza córka, by tak pragnęła się uczyć we waszej szkole. Może być przyjęta? Samozrejmie, ta właśnie, po to my tu jesteśmy, może być przyjęta. Ale ojcowie dodali, ale ona jest ślepa. Nie wadzi, nasze dziewczynki, nasze studentki się postarają o nie. I tak ta dziewczynka ślepa zaczęła chodzić do tej to szkoły. I potemśmy oddzielili jeden dzień postów i modlitew za tą to dziewczynkę. A dzisiaj, kochani bracia i siostry, wielki cud Pan Bóg uczynił, otworzył jej oczy. Myśmy tam byli, teraz w lutym to było, końcem lutego znowu my byli. Ta dziewczynka widzi, ta dziewczynka śpiewa, chwali naszego Pana i uczy się, jak mu lepiej służyć. Kochani bracia i siostry, nasz Zbawiciel jest Bogiem cudów. On chce robić wielkie cuda. On chce ukończyć to ucierpienie, a głód i te wielkie trudności tego świata. I On pozywa ciebie, mnie, każdego z nas, aby mógł w nas i przez nas czynić wielkie cuda. Zbierz wszystkie swoje siły i patrz na Boga i nie patrz
na swoje kłopoty ani na koronainfekcję. Nie rozmawiaj o drugiej, trzeciej fali albo o czym. Do tego, żeś nie jest powołany. Nie trwoż, a nie prowadź ludzi do depresji. Ale, kochani bracia i siostry, wtedy nigdy nie, ale patrz na Boga, patrz na, nie na swoje kłoty, wtedy nigdy nie zemdlisz na drodze. Jezus wyciąga rękę, aby ci pomóc. Wszystko, co musisz zrobić, to oddać Mu swoją rękę z wiarą i pozwolić, aby On cię prowadził. I On ma specjalny projekt z każdym z nas, który patrzy do tego wielkiego projektu, planu zbawienia. I jak jest tu dalsza grupa, która jedzie do Bangladesza. Wiecie, do Bangladesza tam jeździ jedna grupa za drugą. Teraz jest tam brat dr Lee z Korejczyk, który tam jest przewodniczący. A on nie tylko z Korei, ale i z innych państw tam jeżdżą grupy młodych ludzi, żeby zwiastować Boże poselstwo. I także i teraz przygotowujemy dalszą wycieczkę misyjną. A gdybyście znali kogo, kto by się chciał przyłączyć, tak mi powiedzcie. A ten ostatni, ten późny deszcz. Dzieło to podobne będzie do wydarzeń dnia pięciodziesiątnicy. Jak wylanie Ducha Świętego na początku głoszenia Ewangelii było deszczem porannym, który miał pobudzić do wzrostu zasiane kosztowne ziarno prawdy, tak deszcz wieczorny będzie wylany przy końcu czasu, aby żniwo dojrzało. I dalsze misjonarzka, która idzie do Bangladesza. Słudzy Boży, rozpromienieni świętą gorliwością, będą spieszyli z miejsca na miejsce, aby zwiastować poselstwo nieba. Będą się działy cuda, chorzy będą uzdrawiani i różne znaki będą towarzyszyć wierzącym. Kochani bracia i siostry, Pan Jezus chce już przyjść szybko. I On zwie ciebie i mnie, aby przez te trudności, które tu są, a trudności będą większe, ale nasza wiara, niech Pan Bóg posili, wzmocni i napełni nas ogniem Ducha Świętego, żebyśmy szli razem z Nim. A potem my, którzy pozostajemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Niech Pan Bóg pobłogosławi ciebie i mnie, kochany bracia, siostro, przyjacielu. Niebo jest prawdziwe, ja chcę tam być, jak jest to z tobą. A będą oglądać Jego oblicze, Jego imię będzie na naszych czołach. Niech Pan Bóg pobłogosławi każdego z nas, posili i wzmacni Duchem swoim świętym. Trzymie nas w jedności z Nim i jeden z drugim. Żebyśmy wyszli szybko na rynki i przyprowadzili wszystkich niemocnych, chorych, ślepych i chromych do naszego Zbawiciela i usłyszeli z Jego ust to dobrze służebnicze, dobry a wierny. Nad małym był wierny, nad wielkim Cię ustanowię wnić w radość Pana swojego. Niech Pan Bóg pobłogosławi wszystkich nas, jest moją modlitwą. Amen.